Dobry wieczór, witam wszystkich. Przede wszystkim gratulacje dla zespołu Kinga Szczecin, dla trenera Arka Miłoszewskiego. Myślę, że dobry zespół. Fajnie, dużo dał energii jako trener. Przez te 10 dni dobrze popracowali. Mimo tego, że mieli ograniczoną rotację, zostawili serce na boisku. Jeżeli chodzi o to, co my graliśmy, to oczywiście ciężko jest wygrać na wyjeździe. Kiedy się gra na takiej skuteczności, mówię tutaj o drugiej połowie, 24 punkty zdobyte przy tylu stratach. Bardzo ciężko jest wyrwać zwycięstwo bez względu na to, z kim będziemy grali. Musimy wrócić i zacząć pracować i wykonywać to, co mamy wykonywać jako zespół. Dziękuję. Dziękuję. Alan, what are your thoughts after the game? That we just need to go into practice and work on better execution throughout the week. They got some crucial stops that they needed down the end of the game, and that's what we need to do in order to win games like this in this league. It's a tough league, and games are going to be hard fought the whole four quarters, so we just got to get better at doing that. Panie trenerze, właśnie dzisiaj był debiut nowego trenera w Szczecinie. Czy trudno było się przygotować w związku z tym na przeciwnika, a może było łatwiej o tyle, chociaż że znacie się panowie dobrze? Znamy się bardzo dobrze, ale oczywiście nie mieliśmy możliwości zobaczyć tego, co graliśmy. Przewidywaliśmy, co może grać zespół Kinga Szczecin w obronie i w ataku. To, co powiedziałem, naprawdę egzekwowali dobrze i przede wszystkim wytrzymali mentalnie drugą połowę i zagrali dobrą koszykówkę po obu stronach boiska. No krótko, troszeczkę stresik był, wszyscy mnie o to pytają i chcę, żeby Polska wiedziała, że doświadczony gość też może się stresować. Dla mnie to, wiadomo, pierwsza rola trenera głównego i stresik był. Oczywiście o meczu krótko, chciałem pogratulować trenerowi Arturowi, znamy się bardzo, bardzo dobrze, lubimy się, dużo ze sobą pracowaliśmy. I wiedziałem, czego się można spodziewać. Spodziewać się bardzo trudnego meczu. Gratuluję trenerowi za walkę. Była walka. Ja myślę, że mecz mógł się podobać. Co z naszej strony? Nie ukrywam, że moim celem było w tym pierwszym tygodniu poprawa obrony. Powiedziałem zawodnikom, że muszą uwierzyć w system, uwierzyć w to, że mogą bardzo dobrze bronić. Pierwsza połowa oczywiście troszeczkę było takich obaw, ale to jest normalne, bo 47 straconych punktów, natomiast druga już rewelacyjna, mówię o obronie, stracone tylko 24 punkty i tego szukamy. A propos jakichś tam scoringów, czyli kto ile rzucił, cieszy to, że czterech zawodników tak naprawdę powyżej tam 100 punktów, ja myślę, że 5-6 powyżej 10 to jest nasz cel. Nie chcę tutaj jakoś wyróżniać, że ktoś rzuci 30 punktów i wszyscy się cieszymy. Może się tak zdarzyć i oby się tak zdarzało najczęściej, natomiast cieszy to, że zagraliśmy zespołowo i bardzo dobrze według mnie w drugiej połowie broniliśmy. Dziękuję. Kuba, twoje zdanie o meczu? Tak jak trener powiedział, w tej pierwszej połowie trochę mieliśmy problem, bo chcieliśmy naprawdę mocno, tylko wydaje mi się, że więcej myśleliśmy nad tym, co robić, niż robiliśmy, bo tych informacji przez ten tydzień, długi tydzień, bo było aż 10 dni przerwy, było dużo naprawdę, ale w połowie wprowadziliśmy dobre korekty, nie byliśmy może tak mocno agresywni na całym boisku, bo przynosiło im to łatwe punkty, cofnęliśmy się o jeden krok, ale dało nam to mniej straconych właśnie tych łatwych punktów, tych przewag, które robili. Myślę, że bardzo dobrą pracę wykonaliśmy na zbiórce, bo to jest zespół, który bardzo dobrze zbiera w ataku. Ich najlepszy gracz w tym względzie, center Kawars, tutaj ma 5 zbiórek na mecz średni, dzisiaj zrobił 2. Bardzo dobrze grają w szybkim ataku, zdobyli z tego, co widzę, tutaj 9 punktów. Także ich te mocne strony dość mocno ograniczyliśmy. Poszliśmy parę kontr, dało nam to łatwe punkty. W drugiej połowie zaczęliśmy trochę lepiej kontrolować ten mecz, także nic tylko się cieszyć i musimy szybko też wrócić na ziemię, bo w czwartek kolejny mecz ze Śląskiem i bardzo by było dobrze ten mecz u siebie kolejny wygrać. Dziękuję. Dzięki Kuba. Czy są pytania do naszych gości? Ja do trenera mam pytanie. W statystykach rzuca się w oczy jedna rzecz. 9 punktów rezerwowych Kinga, 27 punktów rezerwowych przeciwników. Czy to nie jest za bardzo ten zespół?
ta piątka nie jest obciążona i czy ten zespół jest na tyle dobrze przygotowany fizycznie, żeby do czwartku wrócić i zagrać tak samo dobrze? No jest to nasz mały problem. Wiemy, że troszkę z rotacji nam wypadł teraz Mateusz Bartosz i dlatego dwóch młodych zawodników i Michał Marek i Kroczak byli dłużej na boisku. Musieliśmy ich użyć w rotację. Jest to nasz problem. Musimy sobie z tym poradzić, ale jak wiemy, zespół Bydgoszczy ma 5 obcokrajowców. My mamy na razie tylko 3, tak? Czekamy, analizujemy rynek. Nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe. Chcielibyśmy, jakbyśmy mogli, to byśmy to jutro zrobili, ale chcemy, żeby ci zawodnicy to byli wybór, który nam zrobi różnicę, tak? Tutaj pan wskazał problem. Jest to problem. Ja myślę, że to nie jest aż tak duży problem, bo te 4 dni to jest, nie jest dużo też, ale to nie jest mało. Ja jestem przyzwyczajony oczywiście w szerszym rozszerze, w szerszym składzie grania co 2-3 dni tak naprawdę, bo tak graliśmy. Ja myślę, że to jest kwestia naszego podejścia, regeneracji, ale najważniejsza kwestia to jest mentalna, tak, że damy radę, bo później następny mecz już mamy 10 dni przerwy po meczu ze Śląskiem, mamy Anwil po 10 dniach dopiero. Co się stało, panie trenerze, z Mateuszem Bartoszem? Czy to poważniejszy będzie problem? Ja oczywiście nie jestem lekarzem, dostałem informację 2-3 tygodnie, jakieś naciągnięcie w pachwinie, lekkie, nie jest to zerwanie, natomiast naciągnięcie, ja myślę, że optymistyczna wersja to są 2 tygodnie, pesymistyczna to są 3, gdzieś tam zerwał na treningu, znaczy chciał, przyspieszył na treningu za mocno. Wiadomo, że teraz dla nas każda mikrokontuzja odpukać, żeby tego, broń Boże, nie było, no to jest dla nas dużym problemem. Jeszcze mam 2 pytania w imieniu Karola Waśka. Pierwsze, jak wyglądały pierwsze dni pracy w roli pierwszego trenera, co było najtrudniejsze? Co było najtrudniejsze? Ja lubię rozmawiać z ludźmi, ja lubię przemawiać do ludzi, ale myślę, żeby taki pierwszy krok zrobić, ja o tym pierwszym treningu i pierwszej rozmowie z chłopakami myślałem, nie wiem, przez pierwszy tydzień. Nawet próbowałem sobie coś na kartce pospisywać, co chciałbym powiedzieć, ale tak naprawdę jestem tego nauczony i wiem, im bardziej mówisz z serca i z głowy, tak, ze swojej wiedzy, tym lepiej chłopaki to przyswajają. Nie wyszedłem z kartką, nie czytałem swoich punktów, co mi jest potrzebne. To było najtrudniejsze na początku. Natomiast chłopaki, no znam w większości wszystkich. Trenuje też z nami Tomek Gielo, tutaj też jego pomoc jest tutaj niezastąpiona, tak, bo możemy grać 5-5. Wiemy, że Mateusz Bartosz jest skontuzjowany. Troszkę Tomek pomógł, bo to jest pozytywna postać. Chłopaki też przełamałem te lody, te pierwsze lody. I no poszło. Zobaczyłem, jak chłopaki pracują. Ja myślę, że najtrudniejsze w tych pierwszych tygodniach to było takie złapanie kontaktu z chłopakami. Drugie pytanie, to już na pewno wcześniej opowiedział, ale przeczytam też. Rotacja zespołu jest bardzo wąska. Czy trwają rozmowy na temat zakontraktowania nowych zawodników? Kiedy się można ich spodziewać i na jakich pozycjach? Nie jestem w stanie odpowiedzieć kiedy. Szukamy pozycji 1, szukamy z pozycji 5. Rynek jest bardzo, bardzo ograniczony. Ja przypomnę chociażby tamten rok, bo ten rok jest podobny, tak? Tych zawodników nie ma za dużo na rynku. W tamtym roku taki hegemon jak CSKA musiało sięgnąć, zabrać zawodnika z Zielonej Góry, bo nie mogli znaleźć dla siebie Poingarda na rynku. Przy nieograniczonym budżecie mówimy, tak? My ten budżet mamy ograniczony, bo wiemy, że mamy ograniczony, natomiast no jest ciężko, szukamy. Pierwsze moje dni to było zalanie mnie przez agentów stosem w ogóle tych CV zawodniczych. Gdzieś tam pierwszy przesiew poszedł, nie jest mi łatwo, ale no szukamy, cały czas analizujemy. Dużo ludzi mi pomaga w tym, no bo tak mówię, nie mam doświadczenia, a chciałbym, żeby to były bardzo dobre wybory. Pozycja 1-5, kiedy nie wiemy. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeszcze panie trenerze, właśnie dosyć krótko, jak na niego grał tutaj dzisiaj Paweł Mikowski, z czego to wynikało? Dokładnie tak. Paweł też miał lekki problem. Wiemy, że Paweł jest po kontuzji kolana, gdzieś ten proces cały czas jego wracania trwa. Miał lekki problem, nie trenował z nami 2 dni. Chciałem go użyć, zawsze będę go używał, bo uważam, że to jest bardzo dobry zawodnik, natomiast w tym momencie, przy naszym systemie tym obronnym, uważałem, że Michał Kroczak był nam bardziej potrzebny w rotacji niż Paweł.